Chciałbym powiedzieć, że co niesamowitego daje Księga Daniela przesłanie, daje niesamowitą nadzieję. Tchnie niesamowitą nadzieję, nawet w chwilach beznadziejnych. Wiecie, tak naświetlić tylko w skrócie, żebyśmy dołączyli do tego 4 rozdziału, który dzisiaj będziemy czytać, to chciałbym w skrócie powiedzieć, co się wydarzyło. Naród izraelski, wybrany, kochany naród izraelski został najechany, a to na skutek grzechu, na skutek nieposłuszeństwa, kiedy Bóg naprawdę w wielkiej miłości upominał, napominał, prosił. Lud swój, lud wybrany, Bóg naprawdę z troskliwością, z miłością, ale oni nie chcieli usłuchać, odwracali się od Boga. Ich serca wcale nie miały zamiaru wrócić do Boga, kochać Jego całym sercem, jako jedynego Boga. Nie chcieli posłuchać Go, a wręcz przeciwnie, wiecie, oddali się bałwochwalstwu innym bożkom. Kiedy dzisiaj tego słuchamy, jest to bardzo takie, wiecie, wyraziste i przykre dla nas. Ale to daje światło i ta księga niesie nam światło, jak łatwo jest zwrócić swój wzrok na cokolwiek innego. To nie musi być bożek koniecznie zrobiony ze złota, czy jakiś z kamienia, czy z czegokolwiek wykuty, czy utworzony, ale to może być coś przez lata, co sobie uhonorowaliśmy. Czemu poświęcamy więcej czasu, czemu poświęcamy więcej uwagi, do czego częściej sięgamy. Wiecie, nawet taka prosta rzecz, ile razy patrzę w komórkę, albo sprawdzam wiadomości, albo do kogo najczęściej piszę. Czy tego jest więcej niż rozmowy z moim ojcem, z Bogiem? Zadaję trudne pytania, wiem, nie odpowiadajcie na nie. I wiecie, ten naród izraelski bardzo szybko znalazł się w miejscu bałwochwalstwa. Co najgorsze, kiedy były napomnienia, kiedy Bóg w miłości napominał i mówi: kochane moje dzieci, zawróćcie, a ja zwrócę się do was, będę wam błogosławił. Czy ja nie obiecuję wam otworzyć okien niebiańskich? Czy czegokolwiek wam brakuje, że musicie szukać gdzieś indziej? Wiecie, a tym bardziej serce człowieka jest takie. I nie obwiniajmy narodu izraelskiego, bo wiecie, my jesteśmy żywym przykładem tego, że nasze serce bardzo szybko odstępuje, odchodzi od prawdy, odchodzi od dobra. Amen. Tylko dziękujemy Duchowi Świętemu, że jest w sercach naszych, że Słowo Boże jest w nas, ale musimy być razem z Nim w relacji, w społeczności, w więzi. Amen. I naród izraelski po tych latach, wielu latach zapowiedzi został wypędzony ze swojego kraju. I czytaliśmy o tym, że to król Nebukadnezar z wielkiego imperium babilońskiego najechał na Izraela i wiecie, zrobił spustoszenie w ten sposób, że przeszedł przez ten kraj i zabrał co najlepsze, czyli młodzież i dzieci. Zabrał co najlepsze. Wiecie, zrobił taki krok dla tej strony haniebny, a dla drugiej strony dla siebie korzystny, że on był geniuszem. I kiedy Nebukadnezar tych ludzi, których zagrabił z innych krajów, bo to nie tylko Izrael był wtedy ograbiony, ale kiedy zagrabił niewolników, kiedy zagrabił młodzież i dzieci, on ich przysposobił, wykształcił ich, aby oni sprawowali nadzór nad prowincjami. I wiecie, kiedy popatrzymy na historię, to tam z tego miejsca wielu, wielu ludzi potem już się uczyło od niego. Dlaczego? Dlatego, że kiedy, wiecie, gdybyś wziął Polaka i przekształcił go, żeby był nadzorem nad Polakiem, żeby był surowy nad nim, to on rozumie jego mentalność, wie, w jakim miejscu jest i on potrafi to robić doskonale. Zgadza się? I to jest taki geniusz jego, ale to w jego terrorze, w jego okrutności. On potrafił takie rzeczy robić. I czytamy w tym, to nie tylko z Słowa Bożego, ale z kronik też i z historii, że takim właśnie był Nebukadnezar. Jakim jeszcze był król Nebukadnezar? Był królem okrutnym, był nieopanowanym. Wiecie, kiedy wpadł w złość, to nic z niego nie powstrzymało. I to też mówią kroniki i historia. I powiedzieliśmy sobie, że kiedy wśród tych ludzi, wśród tych wszystkich młodzieży zagrabił z narodu izraelskiego podczas okupacji zabrał młodych ludzi, znalazło się 4 ludzi, którzy nigdy nie pokłonili się innym bogom ani i postanowili, że będą służyć Bogu jedynemu, Bogu Jahwe, którego Izrael czci, którego Izrael od początku, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. I oni się nie pokłonią innemu Bogu. I ci 4, wyobraźcie sobie, ci 4 młodzi ludzie, bo to naprawdę młodziutcy ludzie, powiedzieliśmy sobie, że to nastolatkowie byli, oni postanowili bardzo, bardzo wyraźnie chcieć iść służyć za Bogiem. I o tym, żeśmy sobie mówili w poprzednich spotkaniach, co było niesamowite, co dało nam niesamowite światło,
czym jest światło w czasie ciemności. Czterech ludzi na całe imperium, nie wiemy, nie znamy, ile tam było, nawet setek czy tysięcy może ludzi z narodu żydowskiego, ale o tych czterech czytamy. I to nam daje nadzieję i światło, że Bóg jest wszechmogący, a zawsze w ciemności, nawet największej, znajdą się ludzie, których On wypatrzy, znajdzie i ubłogosławi, uhonorowi. Amen? Podniesie, da im bogactwo, siłę do tego, żeby mogli żyć zgodnie z Jego wolą. Halleluja. I to powiedzieliśmy sobie, że jeżeli Twoje serce jest gotowe, żeby służyć Bogu, chcesz pomimo okoliczności, wiecie, te okoliczności pokazują naprawdę złą scenę. W czasie okupacji, w obcym kraju, musisz się uczyć innych języków, musisz się uczyć wszystkiego inaczej, polityki, matematyki, wszystkiego się uczysz inaczej, od nowa. I zostawić tam to wszystko, żeby się nauczyć innego i zapomnieć tamto, a oni jednak postanowili. Każdego dnia wielokrotnie, Daniel jest napisane, to przeczytamy to później, trzy razy dziennie, o ile nie więcej, ale o tym jest napisane, modlił się, skierował swój wzrok w stronę Jerozolimy, modlił się, wyznawał Boga, Jahwe, jako jedynego i to, że spotykał się ze swoimi przyjaciółmi, mieli spotkania modlitewne, to też czytamy w tej księdze, że mieli spotkania i uwielbiali Boga, więc to jest ważne, żeby mieć razem społeczność, nie tylko pojedynczo, bo słyszeliśmy w niedzielę, że w pojedynkę nie da się być kościołem, musimy być razem w społeczności i to jest bardzo ważne, Księga Daniela też o tym mówi. I do takiego momentu dochodzimy. Dochodzimy, że ten król Nebukadnezar, bo dzisiaj jest właśnie historia, kiedy będziemy czytać, ten król Nebukadnezar jest autorem dzisiejszego wykładu, autorem czy jest bohaterem, bohaterem jest tego wykładu. To chciałbym powiedzieć, że on przyśnił się mu sen i on chciał, żeby ktoś mu opowiedział ten sen z jego mędrców, a było ich bardzo wiele. I to też w historii znajdujemy, że on był obstawiony doradcami, mędrcami, magami, czarownikami i wszystkimi, jakimikolwiek tylko było w całym imperium, byli możliwi ludzie, to wszystkimi był obstawiony, żeby mieć jak najlepszą radę. Taka potęga, takie imperium musiało mieć dużo doradców. I kiedy ten sen się mu przyśnił, on postanowił, że jeżeli oni są naprawdę dobrymi doradcami, muszą mu opowiedzieć ten sen. I to było to, co już znamy z historii. Znalazł się tylko jeden człowiek, który powiedział, że jest Bóg, który objawia sen. I tam nauczyliśmy się z tej historii, że Daniel nie przypisał sobie żadnej chwały za to, ale powiedział, że to Bóg jest, który objawia i zobaczyliśmy pierwszy raz dojrzałą postawę człowieka, który ma naście lat, który przedstawia królowi w odważny sposób, że to nie człowiek, ani nie jest w stanie żaden człowiek przedstawić rzeczy, ale jest Bóg Wszechmogący, który przedstawia sytuację, który pisze historię, który jest autorem i który jest od początku do końca pierwszy i ostatni, jedyny. I ten król Nebukadnezar dowiaduje się o tym, że rzeczywiście jest Bóg i on go wtedy nazwał Bogiem nad Bogów. Nie ukłonił się mu. Wiecie, on miał w swojej mentalności jako król, jako mocarz tak mocno zakorzenione, że jest najważniejszy, że jest najwyższy. Powiedzieliśmy sobie też, że w jego mentalności odczytujemy, że on nawet z bogów swoich, ze swojego środowiska, ze swojej kultury, on swoich bogów traktował jako ci, którzy po prostu mają mu służyć. On jest najwyższy. Tak właśnie sobie wyobrażał swoją pozycję. I w tej księdze też to, w tym rozdziale też to dzisiaj zobaczymy. Następny etap był, kiedy wiecie, po tym już, kiedy zobaczył, że jest Bóg, że jest ktoś, kto jest ponad tych bogów wszystkich jego wymyślonych, to posunął się jeszcze dalej, postawił posąg, obrzydliwy posąg i kazał wszystkim kłaniać się na dźwięk muzyki, na dźwięk trąby, kłaniać się temu posągowi. I co wtedy zobaczył? Chciał pokazać kolejny raz, że jest najwyższy, że jest największy. I wiecie, co z tego wyszło? Wyszło z tego, że ci trzej mężowie, Daniela wtedy tam nie było, on był przełożony nad wróżbitami, więc nie był zaproszony na tę imprezę. I kiedy ci trzej mężowie, pośród wszystkich tysięcy ludzi, którzy się kłaniają, padają na ziemię, oni stają i nie oddają pokłonu posągowi. I król, wiemy, co się stało. W swojej wściekłości chciał zademonstrować swój autorytet, swoją władzę, pokazać, że to on tutaj rządzi, jest najwyższy, najważniejszy i zapytał, jaki Bóg jest w stanie was wyrwać z mojej ręki.
I oto Bóg Wszechmogący pokazuje, jaki Bóg jest w stanie uratować i wyrwać tych ludzi, którzy wierzą jedynemu Bogu Jahwe, Bogu Izraela. Amen. I powiedzieliśmy sobie, że on wtedy, Nebukadnezar, dowiedział się drugiej rzeczy. Dowiedział się, że jest Bóg, który potrafi wyrwać z największej opresji, z największego władcy świata, jest większy ponad niego. Nie mógł się z tym pogodzić, ale musiał to uznać. Mało tego, zobaczył w tym piecu, zobaczył, że tam była czwarta osoba i to był Chrystus, to był Jezus. Tak bibliści mówią i to możemy widzieć wyraźnie. I on zrozumiał wtedy, on nie rozumiał tego, ale w proroczy sposób wypowiedział to, bo powiedział, że to jest Syn Bogów, a tak naprawdę Syn Boży to jest. On to wypowiedział ustami, nie wiedząc do końca, co mówi, i dowiedział się, że Bóg, ten najwyższy Bóg, ten Wszechmogący, ma sługi, którzy usługują Jemu. Ale co? Wtedy chociaż oddał pokłon temu Bogu, który jest najwyższy, znowu nie ukłonił się Mu, nie oddał Mu chwały. Powiedział, okej, jest ktoś, kto potrafi więcej wyrwać z mojej ręki. Trochę upadłem na mojej autorytecie, trochę z mojej półki spadłem, moje show zeszło niżej, bo jest ktoś, kto potrafi z pieca, z ognia wyrwać. I następny raz widzimy co? Nebukadnezara, kiedy wiecie, już dwa razy słyszy, dwa razy widzi. I teraz mamy czwarty rozdział. Jest zatytułowany ten rozdział Sen Nebukadnezara o drzewie, a tytuł naszego wykładu dzisiaj, wiecie, zatytułowałem i możecie sobie go zapisać. U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. Potem rozszyfrujemy ten tytuł, wiecie, bo jest trochę ciekawy. Z Nowego Testamentu tytuł do Starego Testamentu, do Księgi Daniela, ale chcę wam potem pokazać, dlaczego tak. Kiedy się modliłem, to bardzo, bardzo mocno stanął mi ten werset przed oczami i rozjaśnimy go na koniec. Ale teraz czytamy czwarty rozdział. Tutaj jest autorem czy bohaterem, cały czas mówię autorze, a to jest bohater. Autorem jest Daniel i ci, którzy pisali księgę, bohaterem tego rozdziału jest Nebukadnezar. Ja, Nebukadnezar, zażywałem szczęścia w moim domu i rosłem w potęgę w moim pałacu. Lecz przyśnił mi się sen i przestraszył mnie on. Obrazy, które zobaczyłem, gdy leżałem na moim łożu i widzenia, które przyszły mi na myśl, bardzo mnie zaniepokoiły. Rozkazałem więc sprowadzić wszystkich mędrców babilońskich. Chciałem, by mi wyjaśnili ten sen. Wówczas przyszli wróżbici, czarownicy, mędrcy chaldejscy i jasnowidze. A ja im opowiedziałem mój sen. Oni jednak nie potrafili mi go wyjaśnić. W końcu przyszedł do mnie Daniel, zwany Belteszazarem, od imienia mojego Boga, człowiek, w którym przebywa Duch Świętych Bogów. I również jemu opowiedziałem mój sen, Belteszazarze, przełożony wróżbitów, ponieważ wiem, że Duch Świętych Bogów przebywa w tobie i że żadna tajemnica nie jest dla ciebie za trudna. Rozważ mój sen i podaj mi jego wykład. Oto, co zobaczyłem w myślach, leżąc na łożu. Ujrzałem drzewo, stało w środku ziemi, było ogromne. Drzewo to wyrosło, stało się potężne, swoją wysokością sięgało nieba i było widoczne aż po krańce całej ziemi. Jego liść był piękny, jego owoc obfity, a pokarmu na nim starczyło dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały pod nim cienia, w jego gałęziach gnieździły się ptaki, wszystkiemu, co żyje, zapewniało sytość. Gdy tak leżąc na łożu, wpatrywałem się dalej w obrazy zmieniające się w moich myślach, zobaczyłem strażnika o anielskim wyglądzie. Stępował on z nieba i donośnie wołał: zetnijcie to drzewo, odrąbcie mu gałęzie, zerwijcie jego liście i rozrzućcie owoc. Niech się rozbiegną spod niego zwierzęta, niech odleci ptactwo z gałęzi, ale jego korzeń pozostawcie w ziemi. W obręczy z żelaza i miedzi, w polnej trawie, niech go zrasza rosa niebios. Niech się pasie ze zwierzętami. Jego ludzkie serce niech się odmieni i niech stanie się sercem zwierzęcym. I niech to trwa przez 7 pór. Tak rozstrzygnęli o tym strażnicy. Tak ustanowili aniołowie. Po to, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim, daje je komu chce i może nad nim ustanowić nawet najmniej liczącego się wśród ludzi. Oto sen, który miałem, ja, król Nebukadnezar, a ty, Beltasarze, podaj mi jego wykład. Nie potrafi mi go wyłożyć żaden z mędrców mojego królestwa, ale ty zdołasz to uczynić, gdyż przebywa w tobie Duch Świętych Bogów. Wtedy Daniel, zwany Belteszazarem, zamarł na chwilę w przerażeniu. Zaniepokojony swoimi myślami, Belteszazarze, zawołał król: niech cię sen ani jego wykład nie trwożą,
Ale Belteszazar odezwał się w te słowa: Panie mój, niechby ten sen dotyczył Twoich nieprzyjaciół, a jego wykład Twoich wrogów. Drzewo, które widziałeś, które wyrosło, stało się potężne, swą wysokością sięgało nieba, było widoczne aż po krańce ziemi. O pięknych liściach, obfitych owocach, pokarmem, którego mogło starczyć dla wszystkich ze zwierzętami skrytymi w jego cieniu oraz ptakami zagnieżdżonymi w gałęziach. To jesteś Ty, Królu. To Ty wyrosłeś, spotężniałeś swoją wielkością, dosięgasz nieba, a Twoja władza sięga krańców ziemi. Widziałeś również Królu strażnika o anielskim wyglądzie. Stępował on z nieba i wołał: zetnijcie to drzewo i zniszczcie je. Lecz jego korzeń pozostawcie w ziemi, w obręczy z żelaza, miedzi, w polnej trawie. Niech go zrasza rosa niebios i niech się pasie ze zwierzętami i niech tak trwa przez 7 pór. Takie jest znaczenie tego Królu i takie jest rozstrzygnięcie Najwyższego, które odnosi się do mojego Pana Króla. Wypędzą Cię spośród ludzi, zamieszkasz z polnymi zwierzętami, karmić Cię będą trawą jak bydło, zraszany będziesz rosą z nieba i trwać to będzie przez 7 pór, aż w końcu zrozumiesz, że Najwyższy ma władzę nad Królestwem Ludzkim i daje ją komu zechce. Słowo natomiast o tym, aby w ziemi pozostawić korzeń, oznacza, że gdy w końcu zrozumiesz, iż władza należy do niebios, odzyskasz królestwo. Dlatego, Królu, posłuchaj mojej rady. Zerwij ze swoimi grzechami przez postępowanie sprawiedliwe, a ze swoimi winami przez miłosierdzie nad ubogimi, to może przedłużyć Twoje powodzenie. Wszystko to spełniło się na królu Nebukadnezarze. Po 12 miesiącach przechadzał się on po tarasie Pałacu Królewskiego w Babilonie. W czasie tego spaceru odezwał się w te słowa: czy to nie jest ten wielki Babilon i czy ja go nie zbudowałem moją na królewską siedzibę dzięki mojej królewskiej potędze i dla chwały mojego majestatu? Jeszcze te słowa nie przebrzmiały w jego ustach, a już odezwał się głos z nieba: oznajmia ci się, królu Nebukadnezarze, że właśnie tracisz władzę. Wypędzą cię spośród ludzi, zamieszkasz z polnymi zwierzętami, karmić cię będą trawą jak bydło, a trwać to będzie przez 7 pór, aż w końcu zrozumiesz, że to Najwyższy sprawuje władzę nad królestwem ludzkim i daje ją komu chce. Słowa te natychmiast spełniły się na Nebukadnezarze. Został wypędzony spośród ludzi, jadł trawę jak bydło, rosa z nieba zraszała jego ciało, jego włosy urosły jak pióra orłów, a jego paznokcie jak pazury ptaków. Gdy zapowiedziany we śnie okres miał się ku końcowi, ja, Nebukadnezar, wzniosłem wzrok ku niebu i powrócił mi rozum. Wtedy zacząłem błogosławić Najwyższego, wielbić i chwalić żyjącego wiecznie, gdyż ja... Jego władza jest władzą wieczną, a Jego panowanie z pokolenia w pokolenie. Wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje On z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nikt nie jest w stanie powstrzymać Jego ręki i powiedzieć Mu, co czynisz. W tym właśnie czasie powrócił mi rozum, a co do chwały królestwa wróciły mi majestat i świetność. Moi doradcy i dostojnicy odnaleźli mnie i przywrócono mi władzę nad moim królestwem, a nawet dodano mi znaczenia. Teraz ja, Nebukadnezar, uwielbiam, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie Jego dzieła są prawdą, Jego ścieżki sprawiedliwością, a tego, kto postępuje w pysze, potrafi poniżyć. 4 rozdział. Wiecie, kiedy czytałem pierwszy raz Księgę Daniela, przyznam się Wam taką refleksją, to było wiele, wiele lat temu, kiedy pierwszy raz czytam Księgę Daniela, miałem naprawdę kłopot, czy ja czytam jeszcze o... Bo czytałem po kilka rozdziałów, czy ja czytam jeszcze o królu babilońskim, pogańskim, czy to jest może o izraelskim jakimś królu. Bo wiecie, jego modlitwy, jego wyznania wprawiały mnie w kłopot. Myślę sobie, no to jest wierzący człowiek, to jest coś niesamowitego. I tutaj w 4 rozdziale już widzimy rzeczywiście człowiek, który się nawraca. Ale chcę wam powiedzieć, że to rzeczywiście jest nadal król pogański. To jest król Babilonu, Nebukadnezar. I to jest właśnie... fenomen, to jest coś niesamowitego, czego mało znajdziemy w Starym Testamencie, że poganin, król pogański nawraca się. Kiedy uznaje Boga za Boga jedynego. Widzieliśmy to w pierwszym spotkaniu, kiedy spotkał z Boga, kiedy jego sen został opowiedziany i przepowiedziany. Co do szczegółów, to wiecie, on padł na twarz i oddał pokłon. Powiedział, to jest Bóg. On był przekonany. I popatrzcie się, te reakcje jego były naprawdę realne. Jaki król może paść przed chłopcem, przed sługą, przed niewolnikiem i oddać chwałę Bogu, jego Bogu? To musiało być naprawdę realne.
Ale co się stało, że on wtedy nie wyznał go jedynym Bogiem i nie wyznał go, że jest Bogiem Wszechmogącym? Co się stało? Jego serce nie zostało przemienione. Ta księga nas uczy, że wielokrotnie nawet wielkie słowa, wielkie czyny i wielkie reakcje nie świadczą o tym, że twoje serce jest zmienione, że moje serce jest przemienione. O przemianie serca świadczy dopiero, kiedy Bóg je dotyka i je zmienia. I w 4 rozdziale to widzimy. Jest napisane, że to Bóg zmienił jego serce. I chciałbym powiedzieć, że zdradzę wam tajemnicę, nie będę czekał na koniec. Ten tytuł, który napisałem, że u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. To powiedział Pan Jezus, nasz ukochany Jezus. I wiecie, kiedy czytałem tę księgę i czytałem 4 rozdział, to sobie pomyślałem, musi być takie słowo. W Starym Testamencie, na 6 wieków przed przyjściem Chrystusa, Mesjasza na ziemię, ktoś się nawraca do Boga z pogaństwa. To jest niesamowite. Czy wy to widzicie? Czy widzicie, jak to jest niesamowite? Ja to słowo powiedziałem już teraz chyba 5. raz, ale to naprawdę jest niesamowite. Człowiek, poganin, w takiej pozycji, w takim miejscu przychodzi do poznania Boga i oddaje Jemu pokłon w najwyższej czci, najwyższej chwale. I muszę zacytować to słowo. U ludzi to jest niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Niego wszystko jest możliwe. Amen? Halleluja. Pan Jezus to powiedział wtedy, kiedy mówił o tym, że jak ciężko jest wejść bogatemu do Królestwa Bożego. Że wielbłąda jest łatwiej przekludzić przez te małe drzwi, wiecie, to przez te ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. I wtedy uczniowie mu zadali, Panie, no to kto będzie w Królestwie Bożym? Skoro jest tak ciężko, to kto tam wejdzie? I wtedy Pan Jezus powiedział, i ja myślę, że to właśnie to słowo, które dzisiaj czytamy z 4 rozdziału, odzwierciedla moc i potęgę Bożą. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, to dzisiaj będą rozwiane, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i to, co u ciebie wydaje się niemożliwe, to, co po ludzku wydaje się niemożliwe, u Boga jest możliwe. Amen? Dlatego ten tytuł tak dzisiaj będzie brzmiał. Chciałbym, żebyśmy się zagłębili trochę w historię, w to, co się wydarzyło u króla Nebukadnezara. Bo widzimy, pierwszy raz usłyszał, oddał pokłon Bogu. Wydaje się niesamowita przemiana. Daniel już sobie myślał, może no nawraca się, ten pogański król się nawraca. No, będę miał sprzymierzeńca, będę miał kogoś z moimi przyjaciółmi, który będzie wyznawał Boga Jahwe. No nie do końca. Ten król zaraz po tym zrobił jeszcze bardziej obrzydliwą rzecz, postawił posąg ze złota, prawdopodobnie na swój hołd, na swój pokłon, do swojej czci. Dlaczego ze złota? Tak sobie myślę, bo skoro Daniel mu wyjaśnił sen, że głowa będzie ze złota i to jest Babilon, to jest to imperium potężne, no to sobie pomyślał, to zrobię coś ze złota na moją cześć. I wszyscy się będą kłaniać w głowie, bo potem reszta już była marniejsza, ale złoto to złoto, prawda? Więc zrobił coś, co jeszcze było bardziej obrzydliwe i pewnie Daniel załamał ręce i mówi, Boże, ja myślałem, że on już trochę przejrzał na oczy, a on jeszcze gorsze rzeczy robi. I wiecie, i wtedy zobaczył drugi raz Boga. Spotkał go, kiedy zobaczył tych trzech mężczyzn w piecu ognistym, kiedy ratuje ich Syn Boży, kiedy ratuje ich, tak jak jest napisane tam, anioł, czy Syn Boży. Wyrywa ich i ich ani ubrania nie przechodzą sadzą, ani ich ciała nie są poparzone, ani nie przeszli swądem, zupełnie bez szwanku, zupełnie jakby tam nie było ognia. Wychodzą z tego i wyprowadza ich właśnie Syn Boży. Powiedzieliśmy sobie o tym, że chrześcijaństwo i to, co, że idziesz za Bogiem, będzie cię kosztować. Powiedzieliśmy sobie tam w tym momencie, że nie możesz przejść przez życie, będąc chrześcijaninem, będąc wyznawcą Jezusa Chrystusa, będąc wyznawcą Boga, żeby przejść bez szwanku, ale pójdziesz przez ogień. Amen? W naszym życiu jest wiele doświadczeń, wiele cierpień. Ja wiem, że na tej sali jest wiele, każdy z nas ma inną historię, ale nie wiem jeszcze, co nas czeka. Wiecie, Daniela czeka okupacja i być może się liczył, że już nigdy nie zobaczy kraju swojego narodu, ani swoich bliskich. Ale my nie wiemy, co nas czeka, natomiast wiemy, że tam w ogniu, kiedy zdecydujesz iść za Bogiem, jest z tobą Jezus Chrystus. I masz wybór, albo być z Jezusem Chrystusem, chociaż w ogniu, albo być na zewnątrz i nie być poparzony, ale z Nebukadnezarem. Więc znowu mieliśmy wybór. I dzisiaj widzimy w tej księdze, w 4 rozdziale, widzimy coś niesamowitego, że Nebukadnezar, chociaż, wiecie, byśmy przeczytali 3 ostatnie wersety 3 rozdziału, uznałem, że, no muszę to przeczytać nawet, bo do tych 10 minut dołożę jeszcze
pół minuty. Uznałem za właściwe, mówi tak Nebukadnezar, król do wszystkich narodów, oznajmić wam o znakach i cudach, których dokonał na mnie Bóg Najwyższy, jakże wielkie są Jego znaki, jak potężne są Jego cuda, jakie królestwo, Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. No co za modlitwa. Gdybym miał go wziąć do modlitwy, do prowadzenia, to Nebukadnezara bym wziął. Umie się gość wysłowić, umie to nadać temu majestat. Ale w następnym rozdziale ma sen i wiecie, i to go martwi. Śni się mu. I wiecie, co jest ciekawe? Pierwsza ciekawostka, która mnie zaskoczyła w tym, kiedy jemu się śni, to on już poznał już w pewnym stopniu Boga. W jakimś stopniu. Nie dopuszcza go do swojego serca, dlatego, że ciągle myśli, że to on jest najwyższy, najważniejszy. To nie Bóg. Nie dopuszcza go do swojego serca. Ale teraz tak, ma sen. I wiecie, kiedybyśmy czytali o kulturze Mezopotamii, czy Babilonu, czy Persji, czy krajów chaldejskich, to drzewa były tam malowane wszędzie. I drzewa miały bardzo, bardzo jasny przekaz zawsze. Zawsze drzewo oznaczało władzę, oznaczało jakieś królestwo, oznaczało jakąś potęgę, oznaczało coś w kierunku znaczenia jakiegoś istnienia. I król Nebukadnezar prawdopodobnie on rozumiał już, wiedział, o co chodzi w tym, ale podświadomie łudził się, że to może być coś innego. Dlaczego nie zawołał Daniela od razu? Skoro wiedział, że on jest, wiecie, kilka razy tutaj, chyba trzy razy żeśmy czytali, że powiedział, że jest Duchem Świętym, Duchem Bożym, tak to nazwał, że Duchem Bogów jest natchniony do tego, żeby opowiadać sny. Tak? Świętych Bogów, tak? Duchem Świętych Bogów. Więc on, Nebukadnezar, doskonale o tym wiedział. I wezwał wszystkich magów, czarowników, wróżbitów i gdzie tam kogo tylkokolwiek, ale Daniela nie zaprosił. Popatrzcie się, jak na pierwszy raz, kiedy było tak trudno, wszystkich zaprosił, myślał, że wszyscy będą ci najwięksi magowie umieli, tylko Daniel prawdopodobnie był w szkole wtedy, nie zaprosił go. On dopiero się wprosił, potem Daniel, bardzo grzecznie, przez sługę. To tak za drugim razem król Nebukadnezar, który już wie doskonale, że Daniel jest mu w stanie wyjaśnić dokładnie ten sen, i wie, że to jest sen od Boga. On już jest tego świadomy, już ma tyle przeżyć, że już to o tym wie. Nie zaprasza Daniela. Myślę, że robi to z premedytacją. Zaprasza wszystkich innych i wiecie, to też jest dziwne, że wszyscy inni, tak prosty sen, który nawet my byśmy mogli tutaj rozłożyć, nie umieją mu tego wyjaśnić. Nie umiał mu go wyłożyć. I król Nebukadnezar jest zupełnie w innej sytuacji. Wiecie, on wygląda mi tutaj na zamartwionego, na zasmuconego. Już nie jest takim wściekłym królem, że powie, że jeżeli mi go nie wyjaśnicie, to was posiekam na kawałki i wasze domy zrujnuję i w kupę gruzów obrócę. Tak jak zawsze to mówił. Ale teraz mówi, że wyjaśnijcie mi, proszę wyjaśnijcie mi sen. Więc widzimy taki pierwszy krok pokory. I ja myślę też, że dlatego nie zaprosił Daniela, bo wiedział, że Daniel powie mu to właśnie, co on myśli. Najbardziej przerażało go porąbanie tego drzewa i zostawienie tego pnia w obrębie kajdanów, powiedzmy, po naszemu, w obrębie metalowej obręczy. I łudził się, że może któryś z tych magów, z tych mędrców, doradców powie mu coś, co on by chciał usłyszeć. Ale wiecie, kiedy to się nie dzieje, kiedy nikt się nie kwapi, żeby mu wyjaśnić sen, to w końcu woła Daniela i mówi do Daniela takie rzeczy. Mówi mu, wyjaśnij mi, choćby był jakikolwiek on groźny, ten sen. Proszę cię, nie powstrzymuj się. Kiedy Daniel to usłyszał, wiecie, tu widzimy taki niesamowity następny krok pokory. Daniel, chociaż to jest Nebukadnezar, to jest jego okupant, to jest jego wróg tak naprawdę. Chociaż niczym nie szkodzi Danielowi i Daniel ma się dobrze, ma swój urząd, ma swoją funkcję. Jest w niewoli, ale ma swoją funkcję i żyje. To wiecie, tak na dobrą sprawę Daniel się zmartwił i powiedział, że wolałbym, żeby ten sen dotyczył twoich wrogów i twoich nieprzyjaciół. Popatrzcie się na serce Daniela. Ja ciągle jestem zaskoczony. Jak dojrzały, jak niesamowite jest postawa tego człowieka. W nim nie ma w ogóle chęci zemsty, ani trochę. A dobrze mu tak. A niech ma za swoje. A widzisz, dwa razy słyszałeś, to teraz się popamiętaj. To ci przyszła kreska. Nie ma czegoś takiego u niego. On jest zupełnie serca Boga.
To mnie ujmuje, chcę serca Daniela. Kiedy chcę życzyć komuś, bądź jak Daniel, to właśnie jedno z tych życzeń jest bądź jak Daniel. To tak naprawdę jakbyś powiedział, bądź jak ojciec Daniela, czyli Bóg. Amen. I widzicie, Daniel tutaj zmartwił się i mówi, królu, chciałbym, żeby ten sen dotyczył twoich wrogów. A potem król, kiedy go namawia i mówi mu, ale mów wszystko, co ci Bóg mówi, tak dokładnie to mówi, powiedz to, co Duch Święty mówi do mojego serca, to wtedy Daniel zaczyna mu wyjaśniać sen i opowiada mu dokładnie, co się wydarzy. Wydarzy się to i tamto. I wiecie, ten król Nebukadnezar słucha i myślę, że on już był troszkę zaznajomiony z tymi słowami, już wiedział, co to może oznaczać, ale teraz ma już zupełną świadomość. I popatrzcie się, co się dzieje dalej. Ja już bardzo szybko przechodzę do tej historii, bo chcę dojść do najważniejszego i tam się trochę skupić. Co mamy w następnym etapie? Król Nebukadnezar wysłuchuje tego wszystkiego i Daniel robi coś niesamowitego. Przeczytam to, jeśli tego na czerwono nie macie w Biblii, podkreślcie. 24 werset. Dlatego, królu, posłuchaj mojej rady. Zerwij ze swoimi grzechami przez postępowanie sprawiedliwe, a ze swoimi winami przez miłosierdzie nad ubogimi. To może przedłużyć twoje powodzenie. Daniel, jak w Biblii możemy znaleźć kilka takich miejsc, głosi Ewangelię. I tutaj mam takie przesłanie dla tych, którzy głoszą Ewangelię. Zawsze, kiedy mamy przesłanie, kiedy mamy objawienie, kiedy jest sytuacja, w każdej sytuacji możesz się odnieść do Ewangelii, możesz zachęcić, pokutuj i wierz Ewangelii, pokutuj i nawróć się. To, co Daniel mówi, to mówi, królu, chcę ci radzić. Mówi to znowu odważnie, ale bardzo grzecznie. To jest niesamowite i to jest typowe głoszenie Ewangelii. To, co się dzieje, kiedy głosimy Ewangelię, to jest właśnie to. Mamy wyjaśnienie, mamy znaczenie. Kiedy mówimy ludziom o tym, że idą za zatracenie, to chcielibyśmy zawsze powiedzieć, że jest miejsce dla twojego wyjścia, jest ratunek. Pokutuj i uwierz Ewangelii. Pokutuj i bądź wyrwany ze śmierci. Amen? To jest niesamowite. Tutaj nie ma skończenia na tym, że skończyło się, zostałeś wygnany, zostałeś oddzielony, może wrócisz po tym czasie, amen i koniec. Nie. Tak nie może się nigdy stać. On, Daniel, konkretnie daje niesamowitą wskazówkę. I tu chciałbym podkreślić, żebyśmy, chcę być jak Daniel. Chcę być zawsze w takim miejscu, kiedy mówię, zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Halleluja. To słowo, kiedy usłyszałem, oddałem życie Jezusowi. Miałem 11 lat. I chciałem powiedzieć, że tutaj Daniel głosi Ewangelię. Królowi głosi Ewangelię. I chcę powiedzieć teraz bardzo ważne zdanie, które na koniec jeszcze powtórzę. Przez samą obecność ludzi Izraelitów, Żydów, którzy są oddani Bogu całym sercem, bez reszty, bezkompromisowo, nie zbawimy świata. Przez to, że jesteśmy w tym narodzie, nie zbawimy świata. Musi być głoszona Ewangelia. Amen. Nabukadnezar nigdy by się nie nawrócił, gdyby nie usłyszał, co ma robić. To jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyśmy to wszyscy złapali. Jest bardzo ważne, gdyż to Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Amen? Najpierw Żyda, potem Greka. Ale chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że Ewangelia, głoszenie Ewangelii, wypowiadanie słowa, bo to Ewangelia jest mocą Bożą. Jeżeli będę dobrym człowiekiem, wiecie, to jest słowo pierwszej kolejności dla mnie, bo wiele razy słyszałem, że ty jesteś dobrym człowiekiem, ale ja mówię, ale będąc dobrym człowiekiem, nikogo nie zbawię. Nikogo nie doprowadzę do Chrystusa. Będąc dobrym obywatelem, nikogo nie zmienię, życia jego nie zmienię. Amen? To może być dobry kierunek do tego, żeby zanieść Ewangelię i wypowiedzieć słowo. Trzeba wypowiadać słowo. Daniel to tutaj zrobił. I to jest bardzo ważne, to co chciałbym tutaj podkreślić. Wypowiedzenie Bożego Słowa jest w stanie zmienić serce ludzi. Halleluja. Amen. Co się dzieje następnie? Następnie się dzieje tak, że król Nebukadnezar swojej, wiecie, takiej jeszcze zatwardziałości, wiecie, jaki to musiała być niesamowita skorupa. To jest tak jak ten wielbłąd przez te ich ucho igielne. Widzieliście ucho igielne? Wiecie, co to jest? Byłem dokładnie rok temu w takim czasie w Izraelu. Ucho igielne, albo inaczej wam powiem, kto widział stodołę? Stodołę. Stodoła, tam, gdzie się siano nosiło. Ja z pola, proszę? Tak. W stodole zawsze były takie duże drzwi. Tam, gdzie się wjeżdżało z całą furą siana. Ale żeby nie otwierać całej dużej bramy, kiedy chcesz iść tylko nabrać trochę zboża, czy trochę tylko z czegoś, to jest takie małe drzwiczki są, prawda?
I w Izraelu zamykano dużą bramę na noc, tak jak w tej stodole, cała brama była zamknięta, żeby wróg się nie wtargnął, ale były małe drzwiczki, jeżeli ktoś się spóźnił i przed zamknięciem bramy nie dotarł do miasta, żeby mógł do domu wejść, żeby nie musiał za murami spać całą noc, to mógł przez te małe drzwiczki wejść. Oczywiście byli strażnicy, gdyby tam chciała armia albo jakaś, wiecie, konna armia wejść, to nie było szans, nie? Bo nie przeszedł koń tam przez te drzwi, bo on był mały. Trzeba było się skłonić, trzeba było wejść tak, wiecie, no bagaż przerzucić i tam się przepchnąć przez to i mogłeś przejść. Dlatego to się nazywało ucho igielne. I Pan Jezus mówi, że właśnie wielbłąda jest łatwiej przepchnąć przez to ucho igielne niż bogatemu. Nie chodzi tutaj o pieniądze, słuchajcie. W ogóle nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o stan Nebukadnezara. Ja, Nebukadnezar, to ja jestem najwyższy. Żeby przejść, tam się trzeba schylić. Tam trzeba uznać, że to On jest najwyższy, a ja jestem nikim. I On to zrobił potem. Dojdziemy do tego. I to jest właśnie ucho igielne. To jest właśnie, to są te drzwiczki. I teraz Nebukadnezar jest w takim miejscu, kiedy sobie myśli, tak, mija miesiąc, myśli drugi. Takie, wiecie, emocje są. To tak jak po dniach uwolnienia, prawda? Są takie emocje, ludzie są naładowani. Przychodzi poniedziałek, przychodzi wtorek, jeszcze uwielbiają Boga, chodzą dalej. I potem tak samo żyją dalej. Amen? Do końca życia. Amen? Ale wiecie, my wiemy tak, że jest w naszym życiu coś takiego, że emocje trochę ostygają. Troszeczkę jest mniej, troszeczkę mniej. Poniedzieli też tak jest. W niedzielę jeszcze żeśmy szli tańcząc do domu. A dzisiaj się zastanawiam, co to za piosenka była. Jest wtorek. I wiecie, Nebukadnezar, trochę emocje mu ostygły, mina miesiąc, mija drugi miesiąc, mija trzeci miesiąc, za chwilę ma następne urodziny i sobie myśli, tak, 12 miesięcy mija, a może, wiecie, może to był tylko sen. Daniel, on zawsze ma rację, ale może Bóg się rozmyślił, może nie przyjdzie to na mnie. I tak jak zawsze przechadza się po swoich pałacach, a nie wiem, czy słyszeliście albo czytaliście o tym, że pałace w Babilonie były mega, naprawdę były wypasione. To było coś niesamowitego. Dzisiaj budując Dubaj na przykład, inżynierowie budując Dubaj, są dalej pod wpływem zachwytu Babilonu. Jeśli widzieliście zdjęcia z Dubaju, czy tam te wszystkie te ogrody wiszące, pływające i nie wiadomo jakie, to oni, ci inżynierowie, ciągle są w zachwycie, jeżeli patrzą na Babilon. Na to, co było w Babilonie. Więc król Nebukadnezar był niesamowitym geniuszem, był budowniczym mega, naprawdę. On naprawdę, trzeba mu to zostawić, że to, co zrobił tam, tego ciężko powtórzyć. Ogrody wiszące to było coś takiego, było wiele tych świątyń, które on tam do tych bogów wszystkich budował, budynków urzędowych, to wszystko jest, historia potwierdza. I były ogrody wiszące, które, wiecie, sposób nawodnienia, nad rzeką Tygrys, Eufrat, co tam jeszcze jest, te systemy nawodnienia, to był geniusz, wiecie. I to, co tam było, to było naprawdę na miarę cudu. Siedmiu cudów świata, tak bym mógł powiedzieć. Nie wiem, czy tak naprawdę nie było. I wiecie, on kiedy się przechadzał po tym głównym tarasie swoim, kiedy to wszystko widział, kiedy to oglądał, po 12 miesiącach sobie myślę, to nie przyjdzie na mnie. Ja jestem przecież najwyższy, największy. Wybudowałem to wszystko. I czytamy w tym słowie, że on sobie mówi tak sam do siebie, że czy to nie ja zbudowałem wszystko? Czy to nie ja jestem największy i najlepszy? Czy ktoś jeszcze jest w stanie powtórzyć to, co ja zrobiłem? Wiecie, i tak wysoko głowę nosi, wyżej niż sam jest. I w tym momencie przychodzi to słowo. I rzeczywiście tak się staje. Tak się staje, jak jest zapowiedziane. Zapadł na chorobę. To jest, wiecie, jest to też udokumentowane. Tam historycy piszą, że król Nebukadnezar był widoczny na swoich tarasach, jak to był taki jego rytuał, kiedy przechadzał się, a potem jakiś czas, długi okres czasu nie było go w ogóle, nie był widoczny w swoim królestwie, żeby wrócić na niedługo przed swoją śmiercią i znowu panował w Babilonie. To jest historia. W historii są takie zapiski. A my to czytamy w Słowie Bożym. Chcę wam powiedzieć, że Słowo Boże jest niesamowite. Historycy czasami dopatrują się jakichś niedociągnięć, ale uczą się od tego naprawdę. Kłaniają się przed tym. Halleluja. To jest najwyższe. To jest najlepsze. I jest nam powiedziane, że on, Nebukadnezar, stracił rozum. Ja to powiem po swojemu. Stracił rozum. Po prostu, gdyby to powiedzieć stracił, Bóg odebrał mu zdolność rozsądzania, określania,
oceniania sytuacji i mądrego postępowania. On był obłąkany i zachowywał się jak zwierzę. I jego doradcy, jego ludzie nie mogli nic zrobić, bo wiecie, taki człowiek nie jest w stanie się utrzymać w środowisku ludzi i musiał się po prostu poniewierać gdzieś tam na trawie, spał ze zwierzętami. Kiedy rosa była, to mokry się budził. Jego włosy, jak czytamy tutaj, urosły tak, że się skołtuniły i zrobiły się jak pióra orła. Wiecie, obrzydliwy wygląd. I kiedy w takim stanie jest, wiecie, wielki król, wielki mocarz, największy z wielkich, kiedy w takim stanie jest, mija jakiś czas, kiedy Bóg zapowiedział, a kiedy Bóg zapowiada, to się dzieje dokładnie tak, jak zapowiedział. My to wiemy, prawda? Obietnice Boże co do jednej joty się wypełniają. Amen? Widzimy to? W Księdze Daniela będziemy patrzeć się, wiecie, w tych końcowych rozdziałach będziemy oglądać nasze czasy. To jest niesamowite. Co do dnia, co do dnia. Ale teraz wam chcę powiedzieć, że Boże obietnice zawsze się wypełniają. Kiedy powiedział, że minie taki i taki czas. Nie wiemy, jaki to dokładnie czas jest. Być może, tak, to jest jakieś 7 okresów czasu. Nie wiemy dokładnie, ile to było. Historia też tego nie zanotowała. Natomiast nie to jest takie najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że wiecie, Nebukadnezar któregoś dnia zaczyna przypominać sobie, kim jest. Zaczyna sobie w pewnym momencie przypominać, kim był i kim jest. Jego tożsamość zaczyna się mu przypominać. Zaczyna rozumieć, kim jest Bóg. Wiecie, to jest największe. On zaczyna rozumieć to, że Bóg do niego mówi. Kiedy on miał pragnienie pierwszy raz poznać przyszłość, poznać, jaka jest rzeczywistość i może miał takie westchnienie. Nie znał Boga jedynego, Boga Jahwe, ale miał westchnienie, a Bóg to widział i on się pyta, co będzie w przyszłości i Bóg mu objawił, co będzie w przyszłości przez sen. Potem, kiedy on się opierał, jeden raz się opierał, drugi raz się opierał, Bóg do niego mówił, Bóg dopukał do jego serca. Przez znaki i cuda, które on określa, które on widzi. I już jest tak blisko wyznania. Słuchajcie, już trzeci raz, już jest tak blisko wyznania, już jest tak blisko, ale ciągle Boga nie wyznaje jako jedynego, jako tego, który jest ponad wszystkim. Ciągle swoja pozycja jest wysoka. I teraz po tym trudnym doświadczeniu król Nebukadnezar, uniżony do ziemi, uniżony do najniższego, po prostu ścięty i tylko został pień. Żadnej chwały nie ma już. Zaczyna rozumieć, kto jest najwyższy. Kto jest jedyny. To jest niesamowite. Widzimy to? Ja bym to nazwał, że nawraca się król największego imperium. Zaczyna rozumieć, kim jest Bóg. Zaczyna rozumieć, że kogo chce, może poniżyć, kogo chce, może wywyższyć. I to Bóg jest, to nie on, to nie ja, król Nebukadnezar, ale to Bóg daje łaskę, daje władzę, i daje wszystko. To wszystko, co bym chciał, żebyśmy przede wszystkim, co byśmy zrozumieli teraz w tym miejscu, to to, że to sprawia Bóg. Wszystko, co się dzieje, sprawia Bóg. Żebyśmy nigdy nie wzięli sobie chwały za cokolwiek w moim życiu, w naszym życiu. Potrafię bardzo wiele rzeczy. Wiecie, przypominam sobie takie miejsce kiedyś, i to było w naszym zborze, kiedy mieliśmy gości jakieś. Oni też usługiwali, to nie teraz ten z Albanii, kiedy byli, ale kiedyś kilka lat temu, kiedy byli goście i my żeśmy potem na końcu tego spotkania, to był we wtorek, na końcu tego spotkania, ja prowadziłem uwielbienie wtedy i naprawdę powiem wam, niesamowite uwielbienie poprowadziłem wtedy. Było tak żywo. I kiedy oni na końcu poprosiłem, żeby podzielili się słowem proroczym do nas, do grupy, to ten człowiek przytulił mnie i powiedział, że to jest niesamowite, jak dużo rzeczy potraficie zrobić bez Boga. Bez Boga. Tak. Do mnie powiedział takie słowa. To było tak, jakby króla Nebukadnezara, wiecie, postawił na tym tarasie. Ja w pierwszym momencie sobie pomyślałem, no co za gość. Ale poszedłem do domu, poszedłem na kolana i pytam się, Boże, jeśli Ty chcesz coś do mnie powiedzieć, to chcę, żebyś Ty to mówił. Tak Ci powiedziałem, możesz mówić, co chcesz. I kiedy zacząłem rozważać, kiedy zacząłem patrzeć się, jak się przygotowuję, jak wszystko organizuję, jak robię, to zauważyłem, że naprawdę Bóg mi jest do tych rzeczy niepotrzebny. Ja to potrafię zrobić sam. I oddałem pokłon Bogu. To były Twoje słowa.
Czasami w naszym życiu się tak daleko zapędzamy, że potrafimy doskonale sobie poradzić i nawet ani jednego zdania nie musimy powiedzieć Bogu, żeby nam pomógł, żeby zrobił nam, żeby dał nam łaskę. Rozumiecie mnie teraz, o czym chcę powiedzieć? Ja przygotowując się do dzisiejszego wykładu, potrafię tak literalnie przygotować wszystko, że mogę przeczytać i zrobić to tak automatycznie i zrobić to tak mądrze. Ale kiedy się modliłem, powiedziałem, Boże, chcę, żebyś to do parteru, żeby to się zniżyło, żeby to upadło w pył, to, co ja chcę zrobić. Chcę, żeby to Twój Duch Święty dzisiaj działał. Amen? I chcę podkreślić, że kiedy Bóg zmienia, kiedy Bóg robi, to jest trwałe i to jest wieczne. Kiedy Bóg dotknął serca Nebukadnezara, to wiecie, choćby cały Izrael próbował go nawrócić i nie wiem, co zrobić z nim, to nie jest w stanie. Kiedy Bóg dotyka, nikt nie jest w stanie poprawić. To, co chcę dzisiaj powiedzieć, to chcę być w miejscu, żeby być do usług Jego, żeby być w tym miejscu, kiedy to On robi, a być współpracownikiem Jego. Amen? Kiedy chcę poprowadzić uwielbienie, to mówię, Boże, rób, co chcesz dzisiaj. I jeżeli będzie trzeba, to wezmę gitarę i mogę coś zagrać. Jeżeli chcę, mamy mieć dzisiaj wykład, to wezmę moje notatki, wezmę Biblię, okulary, przydają się i przeczytamy Słowo Boże. Ale chcę, żebyś to Ty był tym, który zmienia moje i nasze serce. Amen? I tutaj właśnie widzimy tę przemianę. To jest to, co robi Bóg, to, co się dzieje w Królu Nebukadnezarze. Chcę powiedzieć, w kim jak w kim, ale w takim człowieku taką zmianę zrobić tylko Bóg. Tylko Bóg. Amen? Zgadzacie się ze mną? Ja sobie napisałem takich kilka wniosków. Chciałbym wam je przeczytać. Tak teraz z tych notatek muszę skorzystać, bo długo się modliłem nad tym. I mówiłem, Boże, jeżeli chcesz coś przekazać, to chcę to przekazać. Jeden z tych wniosków mówi tak. Kiedy modlisz się o kogoś, kto nie jest zbawiony, kto jest oporny, a może i agresywny, to teraz zapisz tłustym drukiem, nigdy nie trać nadziei na czyjeś nawrócenie. Amen? To jest jeden z pierwszych wniosków. Zupełny poganin na 600 lat przed przyjściem Mesjasza nawraca się do Boga. Czy to jest możliwe? Po ludzku nie. Dlatego chcę cię zachęcić. Nigdy nie trać nadziei. Nigdy nie trać nadziei. Mamy przed sobą dni uwolnienia. Mamy ludzi, którzy przyjeżdżają. I może zobaczysz niektóre osoby, które przyjeżdżają kolejny raz i powiedzą, że od ostatnich dni uwolnienia upadli. Że znowu i znowu i znowu upadli. Nigdy nie trać nadziei. Amen? Dlatego, że to Bóg zmienia serce. My jesteśmy tylko narzędziami, my jesteśmy tylko tymi, którzy czy w czasie okupacji, czy gdziekolwiek indziej. Tak wam na dobrą sprawę chcę powiedzieć, że my wcale nie jesteśmy w swojej ziemi. Bo my jesteśmy powołani do Królestwa Bożego. Amen? Także my jesteśmy, wiecie, w Babilonie tak naprawdę. W takim miejscu, gdzie powinniśmy zrobić to, co Bóg chce, żebyśmy zrobili i my tu wcale nie będziemy na wieki mieszkać. Amen? Halleluja. To jest dobra nowina. Posmutnieliście trochę. Halleluja. Pan przychodzi. Amen. Zapisałem też tak. Dopóki Bóg Nebukadnezara pozostaje Bogiem, nie powinniśmy tracić nadziei na czyjekolwiek nawrócenie. Jeśli ten Bóg, który jest w stanie zmienić serce Nebukadnezara, nigdy nie traci nadziei na czyjekolwiek, na jakiekolwiek upamiętanie, nawrócenie kogokolwiek. Amen? Halleluja. Jeśli potrafi sobie poradzić z Nebukadnezarem, któż okaże się zbyt trudny dla niego? Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że wielu ludzi może myśli sobie wysoko, może wysoko trzyma głowę, może podchodzi do tych drzwi, tego ucha igielnego i wydaje się mu, że nigdy się nie skłoni do połowy, żeby tam przejść. To nie na moją godność, ale chcę ci powiedzieć, nikt nie jest wyższy niż król Nebukadnezar, chyba że ktoś ma wyższą pozycję. To może bardziej do tych, którzy nas słuchają. My bardzo chętnie się kłaniamy przed Bogiem Wszechmogącym. Amen? Wiemy, kto jest najwyższy.
To był jeden taki wniosek. Nigdy nie trać nadziei na czyjeś nawrócenie. Halleluja. Drugi wniosek zapisałem taki. Dla tych, którzy jeszcze nie poddali się Bogu. Wysokie mniemanie o sobie, duma, czy stanąć przed Bogiem jak dzieci, poczucie własnego znaczenia, nie pozwala przyjść do Boga jako żebraka do króla. Bóg nie zbawi cię bez uszczerbku dla twojej pozycji wśród ludzi. Kto przychodzi do Boga przez Chrystusa, musi się ukorzyć, poddać i uznać Go jedynym najwyższym. Król Nebukadnezar to zrobił. Jeśli chcesz przyjść do Boga, jeśli chcesz być zbawiony, jeśli chcesz żyć wiecznie, jeśli chcesz żyć w ramionach Boga, Ojca, chcesz być szczęśliwy, to musisz się uniżyć. Widzimy to w modlitwie Nebukadnezara. Wiecie, zajęło mu to dużo czasu, prawie że całe życie. Ale on mówi, że teraz wiem, że wszystko jest niczym. Wszystko jest plewą, wszystko jest prochem, a tylko Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym, jedynym. Amen? I widzimy tutaj w 4 rozdziale, jak król Nebukadnezar, pogański król, wyznaje, że Bóg jest jedynym Bogiem. Amen? Halleluja. Dlatego to jest następny wniosek, że jeżeli chcesz być szczęśliwy, chcesz życie wieczne w Bogu, to jest niemożliwe, żeby stać, wiecie, w tej pozycji, w której jesteś, powiedzieć, ja jestem sam dla siebie najważniejszy i równocześnie być zbawiony. Wielokrotnie ludzie przychodzą i mówią, co trzeba zrobić, żeby być zbawiony. Pokutuj, unisz się, oddaj swoje życie Jezusowi, złóż swoje grzechy, oddaj wszystko Jezusowi i pozwól, żeby to wszystko na nowo zaistniało, ale według Jego woli. Amen? Halleluja. Nie można dołożyć do swojego życia jednego Boga. Widzimy to w tej historii. Król Nebukadnezar próbował to przez całe życie zrobić. Już nawet ustanowił go ponad wszystkich swoich bogów. No oczywiście on był najwyższy ponad wszystko. Ale ponad wszystkich swoich bogów ustanowił już Boga Jahwe, Boga Izraela. No bo widział cuda, jakie on potrafi, a jego bogowie nie potrafili. Więc łatwo mu było uznać. Ale dopiero w tym momencie, kiedy uznał go jedynym Bogiem, a swoje życie jako plewę, jako nic nieznaczące, Bóg dał mu wywyższenie. Tak naprawdę chwałę osiągnął dopiero wtedy, kiedy Bóg go wywyższył. Amen? Dopiero wtedy uzyskał życie. Jak czytamy to wyznanie na samym końcu, on pisze tak, który dokonał na mnie Bóg Najwyższy, jakże wielkie są Jego znaki, jak potężne Jego cuda, Jego królestwo jest królestwem wiecznym, Jego władza z pokolenia w pokolenie. A on mówi, że kogo chce, on poniża, a kogo chce, wywyższa. Wiecie, zupełną władzę zostawia w rękach Bożych. Amen? Już nie jest Panem sam dla siebie. Ale zupełnie zostaje to w rękach Bożych. I chciałbym powiedzieć, że ta pozycja, jak tutaj on sam o sobie pisze w tym rozdziale, że ta pozycja daje mu coś niesamowitego. Daje mu 33. Teraz przeczytałem wam z 3 rozdziału ten ostatni werset, a teraz popatrzcie, jaka różnica jest w 4 rozdziale. Moi doradcy, dostojnicy odnaleźli mnie, przywrócono mi władzę nad moim królestwem, nadano mi znaczenia. A nawet nadano mi znaczenia. Więc on mówi, że jeszcze wyższa jest jego pozycja niż była przedtem. Rozumie, co było przedtem, rozumie, co jest teraz. I w 32 wersecie mówi, wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. I do tego poziomu uważa siebie tak samo. Według swojej woli postępuje on z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nikt nie jest w stanie powstrzymać jego ręki i powiedzieć mu, co czynisz. Następna taka myśl, która mi przychodzi cały czas, to w naszym życiu jest bardzo dużo pytań. Zauważyliście? Lubimy pytania. Lubimy pytania i to jest dobre. Kiedy my pytamy, lubimy pytać się, czemu to się stało, dlaczego tak jest. Król Nebukadnezar zrozumiał jedną rzecz i on mówi do Boga, nikt nie mówi, czemu tak robisz. Nikt nie jest w stanie go zapytać, ani nie odważy się zapytać, czemu tak robisz. Bo on co robi, to co chce, to robi. Co uważa, to robi. To jest Bóg. Amen? Gdybyśmy prześledzili historię, to co było po kolei, złoto, głowa, Babilon, potem było, co było potem następne,
Persja, srebro, potem Grecja, to wiecie, to wyprzedza do przodu. Kiedy nastała Grecja, czyli tutaj te biodra i brąz, to nastała era intelektu, filozofii, dużo pytań. Król Nebukadnezar w pewnym sensie wyprzedził i powiedział, że kto ciebie zapyta, co robisz, Boga? I wiecie, filozofia grecka wpuściła nas w takie maliny, tak powiem po maszemu, że lubimy rozkminiać i pytać się, dlaczego, czemu tak, a czemu nie inaczej. Pytamy Boga, dlaczego tak robisz, czy masz prawo do tego tak robić. To jest właśnie filozofia grecka. I wiecie, co to wniosło do kultury? Ja bym powiedział, że to jest duch. Wręcz odważyłbym się powiedzieć, że to jest demon wręcz taki intelektu, który pozwala na to ludziom, żeby potrafili swoim umysłem ogarnąć wszystko. Król Nebukadnezar z tego się wyleczył, nawrócił się z tego. A my w to brniemy jako społeczeństwa. Dlatego, że popatrzcie się sami chociaż na Europę. W Europie filozofia grecka i ta kultura intelektu tak mocno wpłynęła na nasze kultury, że dlaczego my nie widzimy tyle cudów, co na przykład w Afryce, czy w Indiach, czy gdziekolwiek indziej. Wiecie dlaczego? Bo chcemy zrozumieć. Chcemy zadać pytanie, dlaczego. Chcemy to rozumieć, chcemy to widzieć. I jeżeli coś ma być, to my to musimy to zrozumieć. Jeżeli mój umysł tego nie pojmuje, to znaczy, że tego nie ma. Tak mówi kultura grecka. To jest duch, który napływa, który jest ciągle, ludzie są pod jego wpływem. Europa jest tak przesiąknięta tym, że wiecie, ludzie nawet nie są w stanie przyjąć wiarą Bożego cudu, Bożego uzdrowienia. Jak komuś opowiadam świadectwo i mówię, że Bóg mnie uzdrowił, to ktoś mówi, a jak to się stało? A lekarze co na to? Potwierdzili to lekarze? Ja mówię, a powiedz mi, czy potrzebuję do mojego samopoczucia coś więcej, jakieś potwierdzenie, jakiś papier? Czy jest mi to potrzebne? Skoro żyję, funkcjonuję, jestem szczęśliwy i mogę cieszyć się każdym dniem, życiem, czy jest mi potrzebne wytłumaczenie, jak się to się stało? To właśnie kultura grecka wniosła. I Nebukadnezar tutaj mówi, jeżeli ty coś czynisz, kto się zapyta, czy ci to wolno? Kto ci po prostu podda jakąś myśl? My wielokrotnie, kiedy przychodzimy do Boga, przychodzimy i mówię, Boże, zrób to, zrób to, zrób tamto. I pytamy się, Boże, zrobisz to, zrobisz tamto, zrobisz tamto? Zupełnie chcielibyśmy odłożyć jakiekolwiek nasze pytania, które nie mają sensu, bo są pytania, które mają sens. Amen? Ale pytania, które nie mają sensu, chcielibyśmy odłożyć. Wiecie, ja nawet słyszałem takie zdanie, kiedyś ktoś powiedział, i to nawet było podczas głoszenia słowa, że jeżeli czegoś nie można naukowo potwierdzić, to znaczy, że to się nie istnieje. Nic bardziej mylnego. Dlatego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Amen? I nikt tego nie umie wytłumaczyć, jak się dzieje, kiedy człowiek zmartwychwstaje. A jednak Jezus Chrystus zmartwychwstał. Amen? Ty i ja jesteśmy zbawieni, jesteśmy dziećmi Bożymi. Amen? Jesteśmy święci? Amen. Wytłumaczcie mi, jak to się stało. Jak to wygląda fizycznie, narysuj to, jak to wygląda. Nie da się. Przyjmujesz to wiarą i to jest fakt. Słowo Boże to mówi, zaufamy Bogu. Amen? Dlatego król Nebukadnezar tutaj bardzo ważną myśl daje. Jeżeli ty coś czynisz, nikt nie pyta, co robisz. Halleluja. Co tam jeszcze napisałem? Przyjdźcie do mnie wszyscy, Pan Jezus mówi tak, spracowani, obciążeni, utrudzeni, a ja wam dam ukojenie. To jest właśnie to miejsce. Wiecie, kiedy to rozważałem, w jaki sposób Nebukadnezar przyszedł do Boga, zobaczyłem, o co Jezusowi chodzi tak naprawdę. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Czy chodziło o to, żeby ci, którzy nie są bezrobotni, ci wszyscy, którzy tam nie mają co robić, żeby przyszli do Jezusa? Nie. Ci, którzy naprawdę w swoim życiu nie mają rozwiązania dla swoich grzechów, dla swojego potępienia, dla swojej nędzy. Przyjdźcie, a ja wam dam ukojenie. Amen? Kiedy jesteś już na samym dnie, potrafisz patrzeć tylko do góry. Zgadza się? Właśnie Jezus mówi o takich ludziach. Jeśli jesteś w miejscu, gdzie już nie potrafisz swoimi siłami sobie nic poradzić, potrafisz popatrzeć tylko i powiedzieć, Boże, potrzebuję Twojej łaski, potrzebuję Ciebie. Nebukadnezar nie potrafił zrobić nic, popatrzcie się. On nie potrafił zdecydować, powiedzieć swoim doradcom, zróbcie mi jedzenie, zróbcie mi śniadanie, zróbcie mi coś, on trawę jadł.
I wiecie, w pewnym momencie, kiedy wyciąga to zdziebełko z ziemi, tam trawy jakieś, przychodzi mu rozum i myśli, Boże, Ty jesteś wszechmogący. To Ty jesteś Panem, Panów i Królem Królów. Amen. I chciałbym powiedzieć, że właśnie Jezus mówi o takich ludziach. Jeśli chcesz przyjść do mnie, to musisz spojrzeć jak żebrak do króla i zawołać, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie. Tak naprawdę nie zmieni się niczyje życie, jeżeli ktoś potrafi sam sobie poradzić. Nie zmieni się żadne serce, żadna postawa. Może widzieliśmy albo znamy takich ludzi, którzy wiele mówią w swoim życiu, a za chwilę jest inaczej. To tylko świadczy o tym, że nie ma przemiany w sercu. Ale kiedy Bóg dotyka, to się nigdy nie odbywa bez uszczerbku na własnej dumie, na własnej chwale. Zgadza się? Dlatego, że wtedy musisz być na ziemi. Musisz być w miejscu, gdzie wiesz, że tylko Bóg i nikt inny. Ani ja, ani nikt inny nie jest w stanie Ci pomóc. Jesteś zupełnie zależny od Niego. I możesz sobie powiedzieć, wytrzymam, dam rady, jestem silny, mam silną wolę, potrafię, zaprę się samego siebie, jestem tak mocny. O, to jeszcze nie jest to miejsce. Jeszcze potrzebujesz. I wiecie, chociaż to nie jest w moim stylu, biłem się z tą myślą bardzo długo, ale muszę jedną rzecz powiedzieć na końcu i to jest ostrzeżenie. Nigdy nie mówię ostrzeżeń, nie wiem, czy zauważyliście. Jakoś tak kieruję je do siebie właściwie zawsze. Ale nigdy nie mówię. I chciałbym powiedzieć przy tej okazji, bo chyba jest stosowna do tego okazja. W tym rozdziale jest jedno ostrzeżenie. Nigdy nie wiesz, ile razy Bóg jeszcze zapuka do twojego serca. Czy będziesz miał tyle szczęścia, jak Nebukadnezar, żeby upamiętać się, mieć szansę stanąć i jeszcze oddać Bogu chwałę. To nie jest oczywiste. To nie jest tak oczywiste. Dlatego, kiedy słyszysz głos Boży, to zechciej się Mu poddać. Zechciej wejrzeć w swoje serce. Kiedy słyszycie głos Boży, nie zatwardzajcie swoich serc. Dziś, jeśli Go usłyszycie. Amen? Pamiętacie takie słowo? Autor listu do Hebrajczyków. Nie zamykajcie swojego serca, ale otwórzcie je i wpuśćcie słowo. Niech ono zrobi to wspaniałe dzieło. I to ostrzeżenie dotyczy tego, bo nigdy nie wiesz, czy po prostu nie stracisz rozumu. To jest ostrzeżenie. Nie wiem, jak to brzmi z moich ust. Sami się przyglądnijcie i przysłuchajcie. Ale nigdy nie wiesz, czy będziesz w stanie zdecydować, podjąć decyzję, racjonalnie określić sytuację, ocenić sytuację. Czy będziesz w stanie, opierając się Bożemu Słowu, opierając się Bożej woli, w pewnym momencie powiedzieć, decyduję inaczej. Nebukadnezar tego przez jakiś czas nie mógł w ogóle zrobić. Widzicie to? Nie miał takiej w ogóle władzy, świadomości. Aż w pewnym momencie musiał zrozumieć, że Bóg jest wszechmogący, że to od Niego wszystko zależy. Że to On go nawołuje, On puka do jego serca. On go kocha i chce i zależy mu na nim. I posunie się do takiego miejsca, że da mu jeszcze jedną szansę. Ale to nie jest takie oczywiste dla wszystkich. Bo możemy znać sytuację, kiedy już jest za późno. I nikomu bym tego nie życzył. Chciałbym zachęcić każdego, jeśli słyszysz głos Boży dzisiaj, tak jak mówi Słowo, zrób to dzisiaj. Otwórz swoje serce. Otwórz swoje serce. Otwórz swoje uszy. Powiedz, Boże, jesteś najwyższy, jesteś jedyny. Dałeś Syna Bożego, dałeś Chrystusa, abym mógł być zbawiony. Król Nebukadnezar nie był w takiej dobrej sytuacji jak my. 6 wieków przed tym był. My dzisiaj mamy przystęp do łaski, do zbawienia. Wiecie, to jest rozkosz, to jest coś cudownego. Amen? Jesteśmy dziećmi Bożymi, zrodzonymi z krwi Jezusa Chrystusa, do Jego Królestwa. I to się stało przez wiarę. Amen? Pójdźcie do mnie wszyscy spracowani. Z poniżenia możesz oczy podnieść tylko do góry, skąd pomoc przychodzi. Psalmista też to bardzo dobrze zrozumiał. I wiecie, nie musisz się bać, że Bóg, kiedy cię poniża, kiedy Bóg daje ci zrozumieć, On, kiedy to robi, On nigdy cię tam nie zostawi, On cię podniesie. Ale bardziej niebezpieczne jest to, kiedy ty się zapędzisz daleko sam, w swojej pysze możesz już tam stąd nie wrócić. Bóg dopuścił to na Nebukadnezara, ale też go wyrwał z tego. Dał mu łaskę. Ale kiedy ty w swojej zatwardziałości pysze, dopuścisz się, pójdziesz za daleko. Może nie być tej łaski, może nie być czasu.
Oby każdy miał czas. O to się modlę, o to zabiegam. Amen. Halleluja. Jezus Chrystus zrobił wszystko, abyśmy byli zbawieni. Boża wielkość po jednej stronie i moja nicość. To jest to, o czym chciałbym powiedzieć. To jest niesamowite. Kiedy widzę Bożą wielkość, to, że On jest wszechmogący, potężny, jedyny, a ja jestem u Jego stóp jako dziecko. Przychodzisz jako dziecko. Wielu ludzi się z tym nie może pogodzić. Nie może się pogodzić z tym, że musisz przyjść jako żebrak do króla. Ale naprawdę tak jest w Słowie Bożym napisane w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale. Błogosławieni co? Żebrzący u Boga. Ci, którzy znają swoją pozycję, wiedząc, jaki jest Bóg. Amen. Oni są błogosławieni. Dlaczego? Dlatego, że ci odbierają od Boga błogosławieństwo i łaskę. Halleluja. Amen. A ten, który myśli, że jest kimś, stoi za drzwiami, bo jest za małe wejście dla niego. I dzisiaj każdy, kto przyjdzie do Jezusa, przyjdzie do Boga w imieniu Jezusa, ma możliwość być zbawiony. Halleluja. Amen. Dlatego ten tytuł, który tam napisałem na tym, on jest u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga wszystko jest możliwe. Chciałbym, żebyście zapamiętali, że dopóki jesteśmy, dopóki Bóg trwa, a jest na wieki, nigdy nie traci nadziei. Amen.